kocham Kraków. Szczerze, tak od serca. I myślę, że tak jak większość osób na tej sali. Prawda? Kochacie Kraków. Ja kocham to miasto i uczyłem się go od dziecka. Tutaj chodziłem do podstawówki. Tutaj kopałem w piłę na boiskach tramwaju i wieczystej. Tutaj później chodziłem do liceum. Tutaj studiowałem. Tutaj też, zanim jeszcze zająłem się polityką, zbudowałem z przyjaciółmi firmę. I zawsze jak wyjeżdżam z tego miasta, to do niego wracam. Bo tu jest mój dom, tu jest moja rodzina. Kocham Kraków, a jak się coś czy kogoś kocha, to chce się to co coś lepiej poznać. Ja poznawałem to miasto od samego dołu, od podstaw. Byłem radnym dzielnicy, byłem radnym miasta. Dopiero później byłem posłem. Jestem posłem. I nie będę wam mówić o tym, że Kraków jest piękny, bo to przecież doskonale wiecie, że tu jest świetny klimat, no bo to wszyscy czujecie. A nie będę wam mówić o tym, że tu są zabytki, no bo to oczywiste. Ja chciałem wam powiedzieć, że Kraków to są ludzie, którzy mają marzenia. I te marzenia, niestety, przez ostatnie lata nie są realizowane. To są marzenia o prawdziwie silnej, prężnej gospodarce. To marzenia o obywatelskim mieście. To marzenia o rozsądnym planowaniu, o pozbyciu się krakowskiego smogu i o efektywnym transporcie, którego wciąż brakuje. Wczoraj jeden kandydat, kontrkandydat, taki, który bardzo lubi bary mleczne i pierogi, pewnie wiecie, który, powiedział, że on jest jedyną alternatywą, jedyną prawdziwą krakowską zmianą. Natomiast nie powiedział tego, że on nie jest mądrą, rozsądną, zaplanowaną zmianą, tylko on jest rewolucją. Rewolucją, która jest nieprzemyślana, niezaplanowana, niepoliczona. Rewolucją opartą na złych emocjach, na agresji, na hejcie, na kontestowaniu wszystkiego, co wokół nas i wszystkich. Ja proponuję wam prawdziwą, dobrą, rzetelną, przemyślaną i policzoną zmianę. Nie zmianę przeciwko komuś, tylko zmianę za czymś. Jest takie zdanie w książce Alexa Montgomery'ego Miasto Szczęśliwe, że miasto to przestrzeń do wspólnego działania. I ja właśnie tak myślę o Krakowie, że musimy go zbudować na nowo wraz z mieszkańcami, a nie przeciwko komuś. A krakowianie mają w sobie mnóstwo energii, mnóstwo potencjału, którego niestety często nie byli w stanie wykorzystać, bo w Krakowie bardzo często słyszeliśmy takie krakowskie nie da się. A krakowianie uważają, że musi się dać i że Kraków nie powinien być skansenem na mapie Europy, tylko powinien być miastem nowoczesnym, miastem prężnym, tak jak stolice pięknych europejskich przedsiębiorczych regionów, jak Mediolan, jak Monachium, jak Wiedeń. Bo nowoczesność da się łączyć z tradycją i my w Krakowie to zrobimy. Czy wiecie, że w Krakowie przez ostatnie lata ubyło prawie 100 tysięcy studentów? Było 200 tysięcy 120. Ta tendencja może doprowadzić do krachu gospodarczego miasta. Dlatego ja solennie obiecuję, że po pierwsze oczywiście wybudujemy z KPO akademiki dla tych studentów, żeby mieli gdzie mieszkać, ale po drugie
Tworzymy tutaj gospodarkę opartą na wiedzy, na transformacji energetycznej, na mądrej współpracy uczelni i biznesu, tak żeby Kraków był jednym wielkim centrum innowacji, najważniejszym w Polsce. Nowoczesne miasto to też nowoczesny model konsultacji. W Krakowie te konsultacje niestety bardzo często były fikcją. Dlatego ja zobowiązuję się, że każdy krakowianin będzie miał swoje konto obywatelskie w internecie, w którym będzie mógł wpływać i konsultować każdą ważną decyzję w mieście. A urząd będzie przejrzysty, uczciwy i transparentny, bo to się krakowianom po prostu należy. Krakowianie często również narzekają na planowanie. Mówią o patodeweloperce, o wybudowanych osiedlach, blokach w szczerym polu, albo o tym, że zagląda sąsiad sąsiadowi do okna. Oczywiście w Krakowie trzeba budować, trzeba inwestować, bo ludzie muszą mieć gdzie mieszkać. Ale my musimy wprowadzić planowanie w Krakowie naprawdę w XXI wiek. Tak, żeby żadne osiedle już nie było nigdy zaprojektowane bez infrastruktury, bez transportu, bez przedszkola, bez żłobka. Zrobimy to. W Krakowie też często mówi się, że dobrze się tu żyje, bo jest fajny klimat. Taki klimat dusza. Ale my wiemy, że mieszkańcy wtedy są zadowoleni, jeżeli naprawdę dostają dobrą jakość życia. Dlatego po pierwsze wybudujemy z programu Maluch Plus nowe żłobki i będą samorządowe żłobki wszystkie bezpłatne. Co więcej, wprowadzimy szeroki, pewnie na najszerszą skalę w Polsce, program zindywidualizowanej opieki nad seniorami. Z bonus seniora, tak, żeby seniorów na starość nie przenosić do DPS-ów, żeby mogli mieć tą opiekę w domu. Uwolnimy również przy pomocy Funduszu Dostępności więźniów czwartego piętra, budując windy. W Krakowie atrakcją jest krakowski smog wawelski. I oczywiście tego wszyscy lubimy. Ale ten krakowski smog, który dusi nas codziennie, jest nie do zniesienia. Ja obiecuję, że w przeciągu kadencji wszystkie piece z krakowskiego obwarzanka, które nas trują, zostaną zlikwidowane. Zrobimy to przy pomocy ustawy metropolitalnej. A oprócz tego powołamy instytucję miejskiego ogrodnika i zasadzimy nie 2, nie 5, nie 10, tylko 200 tysięcy drzew. I ostatnia, ale nie najmniej ważna tematyka to transport. W Krakowie mówi się często, że się czegoś nie da zrobić. A do Krakowa wjeżdża 250 tysięcy aut dziennie. I ten Kraków korkuje. I to metro jest taką legendą miejską. No nie da się. Nie da się tak, jak nie da się wbudować parkingów park and ride. Ale ja obiecuję, że to zmienimy, że zbudujemy szybki, efektywny, punktualny system transportu oparty na szybkiej kolei aglomeracyjnej i na metrze, które zaczniemy budować już w 2028 roku. A pieniądze na to pozyskamy z KPO, z budżetu centralnego, a jak trzeba będzie, to je wyczasne z podziemi. Kochani, jestem byłym przedsiębiorcą. Jako przedsiębiorca wiem, że żeby inwestować, trzeba pozyskiwać fundusze. Wiem, jak pozyskać środki z KPO. Wiem, jak pozyskać środki z ustawy metropolitalnej. Wiem, jak zbudować silną krakowską gospodarkę z dużymi postawami, która da podatki od nowych przedsiębiorców.
Wiem również, jak starać się o te inwestycje w Warszawie. A Kraków, coraz wyraźniej widać z Warszawy. Prawda, Rafał? I pomimo tego, że nie wiem czemu, cały czas wychodzicie na ten dwór, a nie na pole, pomimo tego, że jecie te swoje precle, a nie obwarzanki, to ja jestem przekonany, że Warszawa i rząd rozumie doskonale krakowskie problemy i bardzo nam w tym pomoże, żeby te problemy rozwiązać. Patrzcie, kochani, jak pięknie się stało po tym 15 października. Jak dzień po dniu zmieniamy Polskę, jak dzień w dzień sprzątamy po PiSie. Jeszcze jest wiele do zrobienia, ale wiele się już udało. Jeszcze mamy do wygrania wybory samorządowe. I ja wam obiecuję, że te wybory wygramy. Razem wygraliśmy Polskę i razem wygramy Kraków!